Proszę Państwa, minęło święto niepodległości 11 listopada, no i zaraz wiele rzeczy się wyjaśniło. Przede wszystkim zbrodniczy koronawirus, który przed świętem niepodległości szalał, i pan profesor Horban, który doradza panu premierowi Morawieckiemu w sprawach epidemicznych, nawet nie wykluczał całkowitego zamknięcia całego kraju. Ale okazało się, że jak tylko się skończyło Święto Niepodległości i odbył się Marsz Niepodległości z przygodami, co prawda, no to zbrodniczy koronawirus od razu zelżał i przestał szaleć. Widać wyraźnie, to jeszcze jest jeden dowód, że zbrodniczy koronawirus jest bardzo wyrobiony politycznie. Ponieważ wcześniej było ryzyko, że to tam podczas Marszu Niepodległości dojdzie do jakichś incydentów, no i doszło oczywiście, no to zbrodniczy koronawirus tutaj się srożył, co było przestrogą, żeby broń Boże tam nie chodzić na te Marsze Niepodległości. Po co komu niepodległość w dzisiejszych czasach? Zdrowie najważniejsze. No więc tak to wyglądało, ale jak się już wszystko odbyło, jak wszystkie prowokacje się udały, no to się okazało, że nie jest tak tragicznie. Zbrodniczy koronawirus jeszcze raz udowodnił, że jest politycznie wyrobiony. Proszę Państwa, taka okazja jak Marsz Niepodległości to nie zdarza się codziennie, tylko raz na rok. W związku z tym trzeba ją odpowiednio wykorzystać. No i policja dostała widocznie rozkaz surowy, że ma nie negocjować, tylko działać. No i to zadziałała. Proszę Państwa, miały miejsce chuligańskie ekscesy. No ale zanim doszło do chuligańskich ekscesów, to policja kierowała tych zmotoryzowanych uczestników Marszu Niepodległości na odległe parkingi i doradzała im, żeby jak już nie mogą wytrzymać bez tego marszu, to niech maszerują na piechotę. No i to spowodowało, że marsz się bardzo rozciągnął. A niezależnie od tego, no to jak marsz się rozciąga, to jest dobrze, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. To też widziałem takie nagranie, jak to na Nowym Świecie zatrzymał się sznur policyjnych samochodów, tak tych dużych, z których zaczęli wysiadać cywile, przebrani za kibiców. No i ci cywile prawie że zwartym szykiem przeszli na Aleje Jerozolimskie i tam zza kordonu policyjnego cała grupa wyszła, a następnie na rondzie de Gaulle zaatakowała policjantów. To był ten chuligański eksces. No, a niezależnie od tego pan Bąkiewicz poinformował, że wszędzie tam, gdzie dochodziło do chuligańskich ekscesów, były zawczasu ustawione kamery telewizyjne. Także mogliśmy te ekscesy oglądać na żywo w czasie rzeczywistym. To mi przypomina sytuację sprzed kilku lat, jak to ekipa TVN-u przejeżdżała przez głębokie lasy w okolicach Wodzisławia Śląskiego. No i w pewnym momencie usłyszeli, jak z głębi puszczy dobiegają odgłosy urodzin Hitlera. Natychmiast tam pobiegli, no i całą uroczystość sfilmowali, ale nie puścili od razu na antenę, tylko 9 miesięcy później, kiedy w Stanach Zjednoczonych lobby żydowskie kończyło forsowanie ustawy numer 447. No, widać wyraźnie, że od pewnego czasu, z roku na rok, organizacja coraz jest sprawniejsza, no bo na przykład jeszcze pan minister Bartłomiej Sienkiewicz to prawie własnymi rękami musiał tam podpalać tą budkę przy rosyjskiej ambasadzie, a teraz nie. Teraz już są wyspecjalizowane, że tak powiem, policja nie negocjuje, tylko działa. Jeszcze w tym okresie, kiedy przez całą Polskę przewalała się rewolucja Macic,
to policja nawet nie ośmieliła się negocjować, bo nie zapobiegała wcale blokowaniu całych miast przez rozwścieczone macice, tylko tam obserwowała rozwój sytuacji. No a teraz działa, no i działa w sposób sobie właściwy. Nie bardzo byśmy wiedzieli, co o tym myśleć, gdyby nie Biuro Polityczne Prawa i Sprawiedliwości, które zaraz po Marszu Niepodległości się zebrało i dało polityczną diagnozę. Otóż Biuro Polityczne Prawa i Sprawiedliwości stwierdziło, że organizatorzy, to znaczy Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, no wszystko zrobili jak się należy, tu nie ponoszą żadnej winy za żadne ekscesy, no ale to w takim razie kto ponosi winę? O chuligani to dosyć trudno ich zlokalizować, zwłaszcza, że prawdopodobnie część z nich to są konfidenci policyjni albo nawet tajniacy, a i nie można było zresztą, zwłaszcza, że padły strzały z broni gładkolufowej, no to nie można było tutaj się przyznać do tego, kto taki rozkaz wydał, stanęło na tym, że nie było takiego rozkazu, no to tym bardziej pogarsza sprawę, dlatego że jak nie było rozkazu, a policja strzela z broni gładkolufowej, no to znaczy, że dyscyplina w policji się rozluźnia. No i co na to minister spraw wewnętrznych, co na to naczelnik państwa, który przecież formalnie jest teraz wicepremierem nadzorującym 3 resorty siłowe. No jeżeli to dochodzi do takiego rozluźnienia dyscypliny w policji, no to co oni robią, prawda? W nich to bije, strzelają sobie w stopę. Więc biuro polityczne niewątpliwie świadome tych wszystkich zagrożeń, tych wszystkich pułapek przedstawiło diagnozę, że winna tych wszystkich prowokacja jest Konfederacja. Konfederacja, to Konfederacja doradzała czy kierowała tych zmotoryzowanych uczestników Marszu Niepodległości na odległe parkingi, to Konfederacja doradzała im, żeby maszerowali na piechotę, to Konfederacja wreszcie zaatakowała policjantów i Konfederacja strzelała z broni gładkolufowej, bo wiadomo, że każdy konfederasta to ma tam pod poduszką całą kolekcję tej broni gładkolufowej. No widzimy, że Biuro Polityczne Prawa i Sprawiedliwości wykorzystuje każdą okazję, żeby tą złowrogą Konfederację pogrążyć, bo Biuro Polityczne Prawa i Sprawiedliwości jest świadome tego, że Konfederacja może się okazać dla Prawa i Sprawiedliwości potencjalnym zagrożeniem. I tutaj widzimy, że mimo takiego wielkiego antagonizmu między obozem dobrej zmiany, a obozem zdrady i zaprzaństwa, mamy coś w rodzaju współdziałania, bo wielce czcigodny poseł Kierwiński domaga się, żeby zdelegalizować Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. No czemu Prawo i Sprawiedliwość nie protestuje, bo Biuro Polityczne Prawa i Sprawiedliwości takiego postulatu sformułować jeszcze nie mogło, dlatego że no, stoi na nieubłaganym gruncie patriotyzmu, więc jak żeby tu delegalizować Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, ale już pojawiają się głosy, że to ma być na przyszły rok, to już będzie uroczystość państwowa, żadnych tu stowarzyszeń, nie dopuści się do głosu i tyle. A widzimy, że no to jak tak, to poseł Kierwiński, wielce czcigodny, no musiał tutaj mieć niesłychanego politycznego nosa, że wstrzelił się w dziesiątkę oczekiwań Biura Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. No, a pani Hanna Lis poszła jeszcze dalej, domaga się mianowicie, żeby wszystkich tych całych faszystów to poumieszczać w pierdlu. W pierdlu, tak się tu wyraziła pani Hanna. Proszę państwa, no widać wyraźnie, że to się na tym nie skończy, bo tylu faszystów to się nie zmieści w pierdlach. Ale po co budować jakieś nowe pierdle, kiedy można uruchomić chwilowo nieczynne obozy koncentracyjne? No i jak coś złego może się stać, to na pewno się stanie. Oczyma duszy widzę to tak, że
nasza złota pani skieruje do tych otwartych, chwilowo nieczynnych obozów koncentracyjnych, skieruje Antifę i Antifa będzie tam stanowić załogę taką, to już żadnemu faszyście nie przepuszczą, od razu do gazu go skierują, no a wściekłe macice być może, że będą pełniły rolę personelu pomocniczego, no bo one też są cięte na faszystów, tutaj nie ma rady. Proszę Państwa, więc rysuje się przed nami świetlana przyszłość. Jedni będą mogli, że tak powiem, czynnie uczestniczyć w walce z faszyzmem, a faszyści będą w niej uczestniczyć biernie. Także wszyscy powinni być zadowoleni, każdy będzie mógł odegrać swoją rolę, a tymczasem, proszę Państwa, nad biurem politycznym, nad obozem dobrej zmiany zbierają się czarne chmury. Właśnie dzisiaj wielce czcigodny poseł Kołakowski oświadczył, że odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości i prawdopodobnie zgłosi się do pana Ardanowskiego, który już dawniej się odgrażał, że utworzy koło poselskie. No, do utworzenia koła poselskiego to wystarczy 3 posłów, ale pan Ardanowski mówił, że już ma 6 posłów ugadanych, a teraz poseł Kołakowski byłby 7. Gdyby się tak stało, gdyby zostało utworzone koło poselskie pana Ardanowskiego, no to okazałoby się, że rząd utracił większość parlamentarną. Co to znaczy? No to różne rzeczy mogą się zdarzyć. Po pierwsze, zależy to od dalsze losy naszego nieszczęśliwego kraju. Zależałyby od tego, czy opozycja potrafi przeprowadzić tak zwane konstruktywne wotum nieufności. To znaczy składa wotum nieufności wobec rządu, ale od razu desygnuje kandydata na premiera. No to nie jest takie pewne, czy by się tutaj na to zdobyła. W związku z tym również jest możliwe, że rząd mniejszościowy już by administrował kryzysem. Jeszcze trzecia możliwość jest, że rząd zgłosiłby dymisję. Tak jak to było w roku 2007, kiedy Jarosławowi Kaczyńskiemu udławił się przystawkami, które chciał skropać za jednym zamachem, no i nie było rady, trzeba było zgłosić dymisję rządu. Ale rezultat był taki, że Prawo i Sprawiedliwość utraciło władzę na całe 8 lat. No więc to jest obciążone dużym ryzykiem. A niezależnie od tego, jakie tutaj losy, także mogą być również przedterminowe wybory, chociaż to jest perspektywa mało prawdopodobna. Najbardziej prawdopodobne jest to, że jeśli już dojdzie do utraty większości parlamentarnej, no to rząd Mateusza Morawieckiego będzie administrował kryzysem, a kryzys to już nadciąga wielkimi krokami, bo z inicjatywy pana ministra Zbigniewa Ziobry Polska, podobnie jak Węgry, zgłosi weto do unijnego budżetu. Chodzi o to, że Unia Europejska sobie, znaczy nasza złota pani, sobie wykombinowała, że subwencje unijne dla poszczególnych bantustanów będą powiązane z oceną praworządności w każdym bantustanie. Minister Ziobro bardzo się temu sprzeciwiał, tam, że nie będziemy frymarczyć naszą niepodległością i suwerennością. No tam frymarczymy jak trzeba, ale no jak można tutaj się postawić, to się stawiamy. Proszę Państwa, warto tutaj, mówiąc serio, postawić sprawę na gruncie prawno-traktatowym. Do czego się Polska zobowiązała w traktacie akcesyjnym i w traktacie lizbońskim, a do czego nie, bo jeżeli się nie zobowiązała, to te pomysły na wiązanie subwencji z oceną praworządności, nie wiadomo kto to będzie oceniał, według jakich kryteriów, no krótko mówiąc, całkowita dowolność tutaj nam grozi, więc merytorycznie minister Ziobro ma całkowitą rację,
ale również przypiera w ten sposób do ściany pana premiera Morawieckiego, który nie może teraz tu pokazać przed całą Polską, że frymarczy polską suwerennością, chociaż jeszcze kilka miesięcy temu oświadczył, że sukces odniósł tam. No okazuje się, że to nie był sukces, że to była pomyłka, że tak mu się tylko wydawało. No i co będzie, jeżeli Polska to weto złoży? A no budżet nie zostanie przyjęty, tylko przez najbliższy przynajmniej rok będzie funkcjonowała Unia w oparciu o prowizorium budżetowe, no a potem się zobaczy. I druga sprawa to jest ten fundusz pomocowy, tam 700 miliardów euro. Komisja Europejska kazała bankowi we Frankfurcie wydrukować. No i z tego będą udzielane rządom poszczególnych bantustanów, będą udzielane pożyczki. No i tutaj nie wiadomo, czy to też będzie powiązane z praworządnością, czy nie. Prawdopodobnie tak. No i w związku z tym mamy Houston, mamy problem, dlatego że rząd tutaj różne takie antyepidemiczne posunięcia przedsiębierze, ale to są wszystko bardzo kosztowne rzeczy, więc owszem, można zadłużać państwo, sprzedawać obligacje, tam obiecywać lichwiarskiej międzynarodówce to i tamto, ale oczywiście trzeba będzie te obligacje kiedyś wykupić. No i tu kryzys, że tak powiem, jest odkładany w czasie, ale to nie znaczy, że on zanika kiedyś i nie wiadomo kiedy, ale raczej szybciej niż wolniej. Kryzys zapuka do naszych drzwi, puk, puk, kto to, a to ja, kryzys. No i będziemy mieli wtedy zabawę. Proszę Państwa, jak widzimy, z demokracją sporo zgryzot mamy. Z demokracją mamy sporo zgryzot, zresztą nie tylko my, bo to my to jeszcze drobiazg, ale co się wyprawia w Stanach Zjednoczonych, właśnie tam w Georgii, w stanie Georgia, liczą głosy ręcznie, bo się okazało, że tam w ogóle jakichś głosów, które padły na Donalda Trumpa, to nie wzięto pod uwagę. Tajne służby amerykańskie sprawdzają firmę, która dla 20 stanów przygotowała program taki wyborczy, to znaczy komputerowy. No, a serwery ma ta firma w Niemczech i w Hiszpanii. No, to ładnie to wygląda. Krótko mówiąc, wybory w Stanach Zjednoczonych nie są rozstrzygnięte i Joe Biden, który jeszcze niedawno tak twierdził, że ma ponad 300 głosów elektorskich, to teraz już ma ich znacznie mniej. Mówią, że tam 287, to jest 17, czy tam 288, to jest 18 czy 17 głosów ponad liczbę 270 głosów elektorskich wymaganych do uzyskania nominacji na prezydenta. No, ale tutaj być może, że Donald Trump się zbliży do Joe Bidena, no i wtedy myślę, że bez względu na to, kto te wybory wygra, to wojna polityczna w Stanach Zjednoczonych, na którą się nakłada rewolucja komunistyczna, jest już tak zaawansowana, że rozstrzygnięcie nie przyniesie żadnej zmiany. Nadal ta wojna będzie się zaostrzała, niczym walka klasowa w miarę postępów socjalizmu, ponieważ w Stanach Zjednoczonych socjalizm postępuje, no to nic dziwnego, że i walka klasowa się zaostrza, bo tam w Stanach Zjednoczonych to ma to cechy walki klasowej. W roli proletariatu zastępczego występują murzyni, no i tam rozmaici pożyteczni idioci, więc widzimy ten podział klasowy odżywa jak najbardziej. No i widać wyraźnie na tym przykładzie, że klasyk demokracji Józef Stalin, no nie mówił takich głupstw, bo to on przecież tę spiżową o zaostrzaniu się walki klasowej w miarę
postępów socjalizmu postawił. Dlaczego ta walka klasowa się zaostrza? No, z prostego powodu. Rewolucjoniści muszą co pewien czas nieubłaganym palcem wskazać wroga proletariatowi, nawet zastępczemu. No i tak jak to mówi poeta, już z nowym wrogiem toczy walkę, już ma lodówkę, wózek, pralkę i tak dalej. No to widzimy, że dlatego rewolucja komunistyczna, przynajmniej w tej fazie, jest dla proletariatu zastępczego bardzo korzystna. W Polsce rolę proletariatu zastępczego tutaj przyjęły na siebie kobiety, przynajmniej niektóre. No i tutaj szturmują, tu wymachują macicami na prawo i lewo. Jutro, to znaczy 18 listopada, ponieważ wznawiane są obrady Sejmu, to wściekłe macice przewidują tam jakieś straszliwe paroksyzmy. No zobaczymy, sytuacja, jak widzimy, jest rozwojowa pod każdym względem. I weto w Unii Europejskiej, nawiasem mówiąc, słyszałem wypowiedź jakiegoś takiego biurokraty brukselskiego, który powiada, nie, to jest wszystko zgodne ze standardami, bo praworządność to jest naszym celem i tak dalej. To mi przypomina tyradę, jaką w 70-tych latach na przesłuchaniu mi Ubek przesłuchujący mnie przedstawił, kiedy mi tłumaczył, że tajemnica korespondencji jest niepotrzebna, bo powiada tak, jak ktoś nie pisze nic przeciwko socjalizmowi, no to nie ma niczego do ukrywania, a jak pisze przeciwko socjalizmowi, no to trzeba go właśnie skontrolować. Także tak czy owak tajemnica korespondencji jest niepotrzebna. No widzimy, że ta retoryka jest cały czas, czy ten sposób myślenia również nie tylko w służbie bezpieczeństwa, ale wśród brukselskich też jest, żeby ciekawe, gdzie oni go sobie przyswoili, czy przypadkiem nie w Stasi, no ale o tym zmniejsza. Proszę Państwa, widzimy, że sytuacja jest rozwojowa, że mamy tu perspektywę weta polsko-węgierskiego w Unii Europejskiej, no to oczywiście wywoła pewien kryzys polityczny, że mamy perspektywę przesilenia rządowego, to znaczy utraty większości parlamentarnej przez obóz dobrej zmiany. No i wreszcie nie wiemy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem. No i wiele od nas zależy od tego, co tam się będzie działo. Ale o tym się przekonamy być może już w najbliższych tygodniach i na razie pozostajemy w trwożnym oczekiwaniu.